Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Prepare the way. Prepare the way of the Lord. Oh, valley, be raised up. Moim największym pragnieniem jest to, że niezależnie jaką mieliście przeszłość ze swoimi rodzicami, z doświadczeniem tej ojcowskiej miłości, żebyś pozwolił, żeby Jego miłość napełniła Ciebie. Dlatego, że tylko On jako Twój Stwórca może dojść do tych miejsc, które są głęboko, głęboko ukryte i je rozświetlić. Tylko On może je uzdrowić i uleczyć. I tu nie chodzi o informację o tym, tak, jestem chrześcijaninem, chodzi o transformację i doświadczenie tej miłości. Ale jeśli doświadczymy Bożej miłości i tej transformacji, to kochani, nie ma nic piękniejszego. I będę do końca życia głosił to każdemu z Was i wszystkim ludziom na całym świecie. I to jest radość, dla której warto żyć.